Gdybyś tak mogła się cofnąć w czasie i zmienić no choćby jedną rzecz w swoim własnym wychowaniu, to co by to takiego było? No właśnie tak myślałam o tym, że pewnie jest sporo takich rzeczy, ale może powiem o takim też ważnym temacie, który jest bardzo szeroki, mianowicie wychowywanie dziewczynek do bycia grzecznymi, czyli takiej grzecznej, spokojnej, miłej, co jest bardzo takim pojęciem właśnie też znowu niewinnym, ale z drugiej strony bardzo szerokim, bo pod tym kryje się bardzo wiele właśnie zagrożeń dla bycia później taką naprawdę kobietą, która zna siebie, wie czego chce, prawda, i potrafi to wyartykułować, poprosić o pomoc i tak dalej, to myślę, że to byłoby chyba coś takiego, że wydaje mi się, że ja wzrosłam w takim poczuciu, że właśnie ta grzeczność, bycie miłą, szanowanie dorosłych i wszystkich osób naokoło, z samego faktu, że są dorosłymi. Czyli tłumacząc to poniekąd na dzisiejsze, to wymagano od ciebie, żebyś była poniekąd posłuszna. Tak, dokładnie. Żebyś wyparła się poniekąd również swoich emocji, bo bądź miła nawet wtedy, kiedy nie masz ochoty, bo ktoś przekracza twoje granice. I nieważne, co dorosły będzie od ciebie oczekiwał, ty musisz się go posłuchać, bo musisz go szanować. Tak. Dokładnie. No i to są takie rzeczy, które no jak tak mocno zakorzenią się, prawda, w takim jakimś podejściu, no to później bardzo trudno z nimi walczyć, tak? I one się przekładają na później bardzo wiele procesów, z którymi potem jako dorosłe kobiety walczymy, prawda? Bo to jest podważanie autorytetów, tak? Czy podejmowanie jakichś samodzielnych decyzji, gdzie niejednokrotnie się boksujemy same ze sobą, czy to rzeczywiście jest to, czy wypada, tak, czy ja tak naprawdę tego chcę. Albo słuchanie szefa zupełnie bezkrytycznie, bo jest od nas wyżej, czyli jest tym dorosłym niby, którego trzeba szanować, tak? Tak, dokładnie, dokładnie. Jest też taki syndrom oszustki, który też jest bardzo taki dotkliwy i też wydaje mi się, że on z tej grzecznej dziewczynki się bierze, jakby tak rozłożyć na czynniki pierwsze, czyli ja takie poczucie... szybko wyjaśnię, chodzi o to, że bardzo często kobiety myślą o sobie, szczególnie kobiety, które są na wysokich stanowiskach, że wbrew pozorom one się tam znalazły nie dlatego, że są super kompetentne, tylko trochę dlatego, że tak się ułożyło życie i one mają poczucie, że oszukują, będąc w tym miejscu, bo na pewno są inni naokoło niej, którzy są bardziej kompetentni. A zapominam o tym, że to nasza praca po prostu zaprowadziła nas w to miejsce i nasze kompetencje i nasze sukcesy zawodowe również. Tak, dokładnie. To uczucie jest po prostu okropne, tak? I ono jest bardzo blokujące na wielu poziomach. No a bierze się stąd, że tak inaczej traktujemy, prawda, dziewczynki i chłopców i tak naprawdę z moich poszukiwań wynika, że to się bierze trochę z tego, jak chwalimy dziewczynki, tak? Że dziewczynki są bardzo bardziej niż chłopcy chwalone za to, jakie są, czy są utalentowane, czy są mądre i tak dalej. Natomiast chłopców bardziej chwalimy za to, co robią, czyli że się starają, że się właśnie postarali, że się wysilili i jakby to w pewnym momencie zaczyna przybierać właśnie taki jakby inne widzenie swoich możliwości i zewnętrznego świata i przez dziewczynki, i przez chłopców, gdzie dziewczynki uważają, że właśnie to, co się z nimi dzieje i te ich sukcesy trochę zależą właśnie od okoliczności właśnie zewnętrznych bardziej niż od nich samych. Natomiast chłopcy mają takie większe poczucie sprawczości, tak? Że uważają, że no to ja zrobiłem, ja to wykonałem. Zresztą często nawet mówimy o chłopcach, że on jest takim leniem, prawda, że jest taki zdolny, ale leń. Czyli wystarczy go tylko zmotywować do pracy i będzie osiągał nie wiadomo co, prawda? No i to jest tak, że rzeczywiście potem chłopiec wierzy w to, że no wystarczy się troszeczkę bardziej mocniej przyłożyć. I co? I osiągnę to, zdobędę to, dostanę lepszą ocenę, prawda? Czy dostanę się na lepsze studia. I później to widać też w miejscu pracy tak bardzo jaskrawo, tak? Że kobiety są właśnie bardziej zachowawcze i no mniejsze jest przyzwolenie do tego, żeby były takie pewne siebie i z celami i takie bardziej dążące do właśnie swoich celów. A mężczyźni, którzy są właśnie tacy, no to co? Ambitni, prawda? No, liderzy. Bardzo, tak, pożądana cecha. Dobra. Dokładnie, więc takie bardzo niby subtelne komunikaty potrafią urosnąć do naprawdę takiego później uformatowania kobiet w bardzo takim niekorzystnym kierunku. Magda, bardzo dziękuję Ci za przyjście dzisiaj do naszego studia. To była naprawdę wartościowa rozmowa. Dziękuję Ci. Dziękuję również też za zaproszenie.